Cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic klasą Jedi Consular. Słuchajcie, na początku mamy tutaj jeden punkt, Utility Points, tak więc możemy sobie kupić jakąś nową umiejętność. I teraz Telekinetic Throw no longer has a cooldown? Oh... That's something interesting, ale czemu nie mogę tego wybrać sobie na przykład? A to jest dobre pytanie, czy ja już nie mam tego cooldownu, bo to jest... no tak, aha, bo ja mogę je tutaj suspendować, a to już mam odblokowane? Chyba tak, czyli to chyba nie ma cooldownu, co ciekawe. Ciekawie. Force wave heals you and up to 7 affected allies. Increase all health link received, to raczej nie. Damage reduction, targets, accuracy, force quake, o, to by nie było głupie. Of the target. To albo to, zastanawiam się, co będzie lepsze. Wydaje mi się, że to. Chyba, że to jest umiejętność pasywna. Niech będzie. Być może później odblokujemy właśnie tą drugą umiejętność. No w dzisiejszym odcinku udamy się w jakiś dużo bardziej niebezpieczny sektor Coruscant, który został przejęty przez lokalne gangi. I będziemy musieli tutaj zrobić kilka rzeczy. Naszym głównym celem jest znalezienie lekarstwa dla naszej mistrzyni. W tym celu musimy znaleźć jakieś tam takie specjalne holokrony. Mamy także porozmawiać z kapitanem Winbornem, chyba dlatego, żeby odnaleźć te komputery jakieś zaawansowane. I mam także uratować żonę, czy tam dziewczynę po prostu, jakiegoś tam obcego. Tak więc chodźmy i zacznijmy od kapitana Winborna. Cut power to the whole blasted planet if you have to. We can't let those crazies take over the network. Captain Winborn? Senator Kale said you need backup. What's the situation? We're getting cut to pieces down here. We're not trained to fight an army of killers. These gangsters are smart, organized, clearly trained off-world. They'll kill thousands. Might even destroy the Senate Tower. The Senate Tower is nowhere near this sector. Scum found themselves a way around that little detail. The gangsters brought slicers to access every network node in the sector. They're trying to take over the automated speeder flight paths. It'll cause thousands of mid-air collisions. It'll rain debris on the Senate Tower like a meteor storm. No telling how many will die. They're criminals, not terrorists. They wouldn't do this unless they stood to gain something. Let's ask them, after we crush their army. The gangsters have armed patrols guarding the network access points. We need to push them back and manually lock down the terminals. Get enough terminals, and we might just pull this off. My men will back you up. Good luck in there. Dobra, to jest jednak nie misja z tymi komputerami, a misja, żeby nie dopuścić do tego, żeby bandyci przejęli sieć tych takich speederów, którymi się tutaj też po Coruscant poruszamy, bo gdyby wywołali kolizję, no to spowodowałoby to śmierć wielu osób, z tego względu, że po prostu szczątki i odłamki by po prostu zabiły dużo osób, po prostu spadając na Senat i będziemy musieli to powstrzymać między innymi. Także oczywiście spróbujemy to zrobić. Mam także oczywiście jakieś misje bonusowe, także od razu sobie porobimy, bo czemu nie? Fajne, że teraz ten telekinetic throw nie ma w ogóle cooldownu, ja nie mogę tak naprawdę spamić ciągle. Bez większych problemów, tak naprawdę. Co jest oczywiście spoko jak najbardziej. Oczywiście też będziemy używać innych umiejętności, bo one są na pewno przydatne. Itp. Itd. Na przykład Earthquake'i muszę częściej rzucać, żeby robić większe obszarowe damage, większy obszarowy damage. Także okej. Kolejni przeciwnicy. Lecimy z nimi. Nie wiem za bardzo, czy mógłbym tutaj poopowiadać w tym momencie. Bo nie za bardzo jest jakiś temat. Tego podejdziemy sobie bliżej i pociekamy trochę mieczem jeszcze. W ogóle zobaczmy na sytuację na mapie, bo tak, tu mamy, aha. Tu mamy gdzieś zablokować te access node. Czyli punkt dostępu, o tak. Tak to jest właśnie po polskiemu. Tak to się właśnie po polskiemu nazywa. Okej, telekinetic throw w sumie byłby lepszy, ale dobra.
tutaj użyjemy. I to już jest gdzieś w tym obszarze. Moje pytanie, czy to będzie dosyć dobrze widoczne, czy jednak nie? I gdzie to dokładnie będzie przede wszystkim? Aha, dobra, myśmy się wrócili. Boże, to ja muszę iść dalej. Okej, okay, tu musimy wejść na górę, spoko. Użyjemy sobie Earthquake'a jeszcze. W międzyczasie tak zwanym. Okej. Okay. Telekinetic throw, już nie zdążyłem. Dobra, chodźmy do góry, tam na pewno jeszcze będziemy mieli przeciwników, nie ma sensu wybijać wszystkich tylko i wyłącznie tutaj. Chociaż w teorii na tym obszarze już powinny być te access nody, ale one są zapewne nieco wyżej. Także przebiegniemy się wyżej w takim razie i to powinno być gdzieś tutaj, na tych platformach, tak więc chodźmy. I zobaczmy, mam tutaj coś? Nie, nadal nic. To ciekawe. No dobra, zaraz zobaczymy, spróbujemy. Gdzie jest mój towarzysz? Coś się gdzieś zaplątał się. Biedny. To jest bodajże force lift, tak jest. Użyjemy go, bo się może przydać. Myślę. Podnieś go, okej. Okay. Dobra, stage pierwszy, aha, czyli mam tutaj też stage, w sumie pierwsza misja ze stage'ami. Co teraz mamy zabić? Defeat Guild Enforces, przepraszam. Okej, okay, dobra, mamy terminale. Przynajmniej jeden z nich, tak więc dobra, przynajmniej wiem jak to wygląda. Teraz musimy znaleźć jeszcze takie dwa. Będziemy mieli misję zaliczoną, tutaj proszę bardzo mamy. Oczywiście niedaleko jakichś tam strażników, tak więc sobie ich zabijemy oczywiście od razu. Z pomocą naszych fajnych umiejętności nowych. No, zabijesz go już sam, dobra, okej, okay, bo nie wiem czemu nie mogłem użyć ataku mojego. Ale trudno. Naprawiamy kolejny. No i musimy znaleźć takie jeszcze jedno. Tylko pytanie moje, gdzie to znaleźć mogę? Wydaje mi się, że tam wyżej coś powinno być, tak więc może chodźmy właśnie tam. Od razu odpalimy sobie tam Earthquake'a, jak podejdziemy, co by im zadać grupowy damage. Bo trochę ich tutaj jednak jest, także przy okazji ogłuszymy ich bardzo dużą ilość i zabijemy wszystkich, wow. Nie powiem, całkiem skuteczne. Nawet bym powiedział, że bardzo, bardzo skuteczne. O, mamy takich zabijać generalnie. 6 aż. Na razie tylko jednego spotkałem. Będę musiał zwrócić na nich większą uwagę, żeby ich po prostu widzieć gdzieś tutaj w tłumie przeciwników. Okej, okay, dobra. I naprawmy sobie ostatnią tę, ten terminal jakiś tutaj. I mamy powrócić do kapitana. Dobra, ale mówię, potrzebujemy zabijać też tych enforcersów. Którzy są dosyć charakterystyczni, tak więc nie powinno być problemów w teorii z ich znalezieniem. Ale coś podejrzanie mało ich się tutaj respi generalnie. Tak naprawdę podejrzanie mało, tu mamy jednego. Tak więc lecimy z nim. Czemu by nie? Ciebie sobie podniosę, co byś mi nie przeszkadzał. Okej, okay, tak mi już nie będziesz przeszkadzał, bo sobie Quaizen poradził z tamtym. Okej. Okay. Tam mam kolejnego, dobra, to przynajmniej widzę, gdzie mają spawn. Dobra, no teraz zacząłem ich zdecydowanie bardziej widzieć. Oni byli tak trochę na uboczu. Rzućmy sobie Earthquake'a. Co by się tego szybciej pozbyć. Okej. Okay. Disturbance, bo to dosyć duży damage zadaje. No i Telekinetic Throw, na którym nie mamy w ogóle cooldown. To jest dosyć OP, bo ja mogę tak naprawdę ciągle napierdzielać. A to nawet srogi damage robi, tak więc... No, to zdecydowanie fajna umiejętność. Wow. Patrzcie, tu mamy naprawdę trudnych przeciwników do ewentualnego pokonania, ale tam mamy też jakiegoś droida, tylko pytanie, co mi by ten droid dał, jeżeli bym go uwolnił. Nie wiem, ale wiecie co, zaraz spróbuję. Nie wiem, czy jestem, będę w stanie zabić tyle przeciwników na tak wysokim poziomie, chociaż wbiłem kolejny level, to w sumie może nie będzie tak ciężko. W teorii. Dobra, wiecie co, spróbowałbym, to są 4 takie droidy. Tak więc zdecydowanie trzeba będzie więcej uwagi i czasu poświęcić temu, żeby ogarnąć leczenie Quaizena, podejrzewam. Bez tego się raczej nie obejdzie. I siebie samą też będziemy musieli leczyć. Dobra. Zaczynamy Earthquake'iem oczywiście. Oj, to może być bardzo niebezpieczne, przerwali mi właśnie. I fokusują mnie bardzo, ała. Nie zdążę się uleczyć chyba nawet. No. Ała. No nie, dobra, to nie ma najmniejszego sensu. Jako, że chcę się też w sumie wrócić do tego kapitana, to się cofniemy do centrum medycznego. To nie powinno być daleko.
i sobie przebiegniemy do tego kapitana, bo mówię, że musimy z nim i tak pogadać, bo te terminale naprawiliśmy, czy tam zabezpieczyliśmy je po prostu, żeby już też nie dało się do nich włamać. Także no, musimy kawałek podbiec i... Czy ja mam włączony sprint? Dobra, okej. O, jednak to trochę kawałek stąd. No dobra, trudno. Może i trzeba było użyć próby, ale to nic. Najgorzej, że będziemy musieli jeszcze w sumie raz przejść przez tych przeciwników. To będzie tylko problematyczne. Także w sumie mieliśmy jeszcze misję bonusową do zrobienia i w sumie jej teraz nie zrobimy. I to jest też trochę problematyczne. Bo będziemy musieli, mówię, nadkładać po prostu drogi. No ale dobra, zobaczymy jeszcze, jak to tutaj nam wszystko wyjdzie. Najgorzej, jakby się może jeszcze na Quaizena sfokusowali. Może wtedy miałbym szansę, ale... Ale że wyszło jak wyszło, no to niestety tej szansy nie miałem. No cóż, pogadajmy z kapitanem Windbornem i zobaczmy, co nam jeszcze zleci, bo coś czuję, że to nie koniec. My men can't believe you took on all those gangsters and lived. You're a blasted hero, you know that? With the network terminals locked down, the speeder traffic is secure. Now, all that's left is pushing out those gangsters for good. There was some kind of encrypted message on the network. It looks like a recording. Let me see that. It's an old Migrant Merchants Guild code. I think I can decrypt it. Here we go. You accepted our friendships under the pale and credits. It's time you paid us back. All we want are the housing projects you promised our people. Now. Your people will have to wait their turn like everyone else. I owe you nothing. If you continue pushing me, I'll destroy you all. Senator Kale and the Migrant Merchants Guild are at war? That's what this was all about? Your extortion attempt has failed. My people are pushing back your little army as we speak. It's over. Nobody breaks a deal with us, Senator. We'll have what we want one way or another. This is way above my pay grade. I'm not destroying the reputation of Coruscant's most popular politician. Take the recording. I don't want it. Be strong, Captain. Exposing corruption is rarely easy, but you have an obligation to this world. I'm risking my life every second I spend down here. The Jedi can sort this out. Senator Kale has done great things for Coruscant. She's a good woman. Give her a chance. My men and I will stay down here. You should go back to the Senate Tower. No właśnie, tak jak mówiłem, tą misję już wykonywaliśmy kiedyś, bo ja ją pamiętam, w sensie pamiętam postać tej senatorki. I właśnie była taka akcja, że ona tutaj chyba prowadziła chyba interesy i myśmy też musieli ją zekspouzować, grając Jedi Knightem. Co jest w sumie bez sensu, bo tak jakby zekspouzowaliśmy ją później, ale... Dobra, do niej wrócimy się kiedy indziej, jak będziemy może musieli się wrócić do właśnie tego naukowca, który gdzieś tam w Senacie przebywa, odnośnie tego lekarstwa dla naszej mistrzyni, tak więc na razie sobie darujemy wracanie się tam, nadkładanie drogi. I spróbujemy jeszcze w tej lokacji troszeczkę pobyć, powalczyć, niestety, z wielką przykrością to stwierdzam, że będziemy musieli niestety powalczyć, ale postaramy się jak najmniej. No i pójdziemy gdzieś już dalej. Mamy tylko jeszcze tych Enforcersów pokonać dwóch, tak więc to sobie teraz zrobimy, na tym się teraz skupimy, a później udamy się gdzieś dalej, być może do tego, żeby zrobić to zadanie z odnalezieniem tej dziewczyny, którą siłą przymusili do tańca w jakimś klubie, z tego względu, że się nie mógł jej chłopak wypłacić z długów. Tak to już niestety wygląda, jak się z gangsterami deale dogaduje i niekoniecznie deale są dotrzymywane, chociaż wydaje mi się, że chyba to było tak, że on po prostu nie miał kasy na płacenie haraczu, którzy gangsterzy wymagają za ochronę, jak to się mówi. Chciałbym wjechać na górę trochę. Czy mi się wydaje, czy Quaizen... Dobra, Quaizen myślałem, że już gdzieś poszedł walczyć, ale chyba nie. Co to był za dźwięk? What the hell? Nie mam bylego pojęcia, ale dobra. O panie, co to jest? Hike World Boss. Dobra, ja tam nie chcę. Ja tam zdecydowanie nie chcę. W takim razie stąd uciekamy. O fajnie, nie da się ten zeskoczyć, zajebiście gro. No głowę mnie blokuje. Wydaje mi się, że jak tędy pójdziemy, to będzie nadal w zasięgu? Będzie, dobra. To mam nadzieję, że spotkam tego... Reinforcera, bo chciałbym...
jednak ruszyć dalej, a nie tutaj krążyć, a mam tylko jeszcze do zabicia jednego. Tak więc nie powinno być z tym problemów, jeżeli oni mają się na takim dużym obszarze respić, to w końcu powinienem trafić. W ogóle mam coś mało życia, weźmy sobie, podleczmy się trochę. No i kurczę, trochę się problem rodzi, bo nie bardzo widzę tutaj gdziekolwiek pana, którego ewentualnie mielibyśmy zabijać. Dobra, to się cofniemy. Cofniemy się, bo zapewne za chwilę mi się odpali trzeci stage i tam będę musiał zabijać jeszcze inny typ przeciwników. Tak więc wolę już go sobie aktywować. Tutaj biegnie ktoś z Jedi Knighta, bo poznaje po towarzyszu. Generalnie do tej klasy można po towarzyszach najłatwiej rozpoznawać, kto jaką gra. Gildenforcer, proszę bardzo. Tak właśnie mi się wydało, że go tu widzę, ale nie byłem pewien. Jeszcze się na chwilę odwróciłem przez przypadek w sumie. Koniecznie chciałem. Ale dobra. Quizen sobie z nim oczywiście poradzi bezproblemowo. No i zobaczmy, co teraz nam tutaj przyjdzie zrobić. Przyjdzie nam zbadać jakieś miejsce. O, i widzicie? I do... O nie. Czy to jest tam, gdzie jest ten world boss? Czy mi się tylko zdaje? Dobra, w każdym razie tu się mamy udać, żeby zrobić fauna stage'a. No to dobrze, że się cofnąłem, bo jakbym się miał nie cofnąć i pójść dalej, to bym teraz żałował AF. A tak nie żałuję w ogóle. Jesteśmy w sumie do przodu. O, ktoś jeszcze za mną idzie, fuck. No to uwaga, kto pierwszy, chyba ten lepszy, wydaje mi się. Tylko co my dokładnie mamy zbadać, tak by the way. Bo nie za bardzo wiem. Cel jest gdzieś tutaj, być może właśnie z drugiej strony, a nie tutaj, o, dobra, okej. Tak więc spoko. I powinniśmy powiedzieć przeciwnik, tak jest. I mamy kapitana gildii. Także spoko. Rzućmy sobie Earthquake'a, czemu nie? Rzućmy sobie Disturbance, Kinetic Throw'a i okej. Dobra. Szybko poszło. Masz Quizen Heal'a. Troszeczkę. Najgorsze, że się nie da ruszać, jak się rzuca różne te skille po prostu. Trochę mnie to denerwuje, lubię się ruszać generalnie. A niekoniecznie lubię, jak nie mogę się ruszyć i muszę stać w miejscu, tankować tak bardziej. Dobra, także zrobiliśmy misję bonusową, z czego jestem bardzo z siebie zadowolony. Teraz tak, tu mamy jeszcze, te ukradzione chipy komputerowe. Jak się okazuje, do obróż dla niewolników, takich, które tych niewolników rażą. Generalnie dostaliśmy tę misję pod innym pretekstem, ale kapitan, od którego mieliśmy otrzymać informacje na temat tego zaginionego, czy tam przechwyconego transportu, wyjawił nam właśnie, że taki, a nie inny ładunek ten transport przywoził, tak więc będziemy musieli zdecydowanie coś z tym zrobić i oczywiście nie oddamy tego ładunku, tych chipów do senatora, a oddamy dla kapitana straży, żeby zostały one zniszczone. Jestem praktycznie pewien, że w tych skrzyniach są te rzeczy, których szukamy, tak więc za chwilę będziemy je sobie wyciągać stąd. Tylko w ogóle wiecie co, ja bym sobie tak, zamieniłbym sobie te dwa skille miejscami, bo trójkę jest mi łatwiej nacisnąć na klawiaturze. Także myślę, że będzie dużo lepiej. Proszę bardzo, tak jest. Dobrze, myślałem, że właśnie w tych skrzynkach będą rzeczy, których potrzebujemy, które mamy odzyskać. Earthquake. Poproszę na to miejsce tutaj. Jeju, jakie to jest fajne. Okej, dobra, już sobie Quizen powinien poradzić, ja sobie już otworzę kolejną skrzynkę. Jeszcze 5. Dosyć sporo. Trochę ich tutaj mało, szczerze. Tu jest kolejna. Także znowu Earthquake. Za chwilę rzucimy sobie Kinetic Throw'a. Tego tutaj. Jeszcze sobie tak rzucimy. No i okej. Boże. Fajnie się, naprawdę fajnie się klepi tych przeciwników. Muszę wam powiedzieć. Okej, Slave Collar. No i nie widzę tu więcej. No cóż, dobra, zaraz poszukamy dokładniej, bo naprawdę nie widzę tutaj więcej tych tutaj pojemników z tymi chipami. Być może one będą wyżej, no myślę, że nie zaszkodzi. A nie, te one się chyba nie poruszają. Te windy, tak więc chyba tam nic nie będzie. Czy tu mamy... Tak, tu mamy przejście na bok. I raczej przez to przejście na bok musimy iść tak i to nawet prowadzi nas do innego questa pobocznego. To z olbrzymią chęcią tam pójdę. Tylko jeszcze przy okazji trzeba znaleźć więcej tych skrzynek, bo coś ich tam naprawdę mało było. Wątpię, żeby tam były wszystkie. Tam były 3 skrzynki na krzyż, a co gdyby kilka osób musiało robić?
tego questa i tego questa nawet robi. O, po prostu nawet mamy jedną pilnowaną przez jednostki neutralne, które nie zaatakują. Póki się ich nie zaatakuje, tak więc to jest akurat spoko. No to już mamy mniej przyjaźni nastawionych panów obywateli, ale to nic. Poradzimy sobie i z takimi tutaj jegomościami. Okej. I jeszcze dwie. Tak swoją drogą to zapraszam do innych serii ze Star Wars The Old Republic oraz do serii z Wiedźmina 3. Karty jak zwykle wyświetlają wam się teraz w prawym górnym rogu. Może niekoniecznie teraz, ale na pewno w prawym górnym rogu w kartach są na pewno linki. Także zapraszam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, jak i pod wszystkimi filmami ze Star Wars The Old Republic Last Jedi Consular. Bo jak już powtarzam w każdym odcinku, żeby wam o tym przypominać, takim moim małym celem jest, aby ta seria przybiła pod względem... była po prostu pierwsza w wyszukiwarce w YouTubie, kiedy się pisze zagrajmy w Star Wars The Old Republic na przykład. Żeby to osiągnąć, to generalnie z tego co wiem, aktualnie algorytm YouTube'a bardziej patrzy właśnie po tym, jaka aktywność panuje pod filmami, niekoniecznie po liczbie wyświetleń. Dlatego im więcej łapek, im więcej komentarzy, tym wyżej w rankingu będzie właśnie taki film. Tak więc cóż, jesteśmy w ogóle na miejscu, mamy pogadać z tą dziewczyną, którą mieliśmy stąd uwolnić, tak więc zobaczmy, bo coś czuję, że to nie będzie takie proste. Otanua Vatikuna, etuta. I'm here to see a friend of mine, Ria Delarue. Kukati choski nawi kuchusi yomata chi pompota. Thank you for considering Hanera's dance troupe for your entertainment needs. How may I please you this day? Nick's worried about you. He asked me to get you out of here. Blast it. I should have known. I'm afraid you've wasted your time. I'm not here against my will. It's okay. You can talk to me. I'm sorry, I should have told Nick the truth. I was just hoping to spare his feelings. Life with him was miserable. Not only were we barely scraping by, but I was fed up. His jealousy was driving me crazy. He didn't want me talking to anyone or going out. Life here is... it's better. Your mate probably needs to hear this. I know, I should have realized he would never just let me go. Could you please tell Nick I was shipped off Coruscant? If he thinks I'm gone, he might move on. Stay here. Your secret is safe with me. Thank you, I appreciate your help. Nick's not evil, but I just couldn't stay. No właśnie, tak więc się jeszcze okazało, że ona tu nie jest wbrew swojej woli i sama po prostu od niego uciekła, bo nie pozwalał jej za bardzo żyć, był za bardzo władczy. I dlatego też postanowiła odejść, a pewnie znalazła tutaj pracę, bo ładnie pewnie wygląda jak na standardy obcych i... znaczy nie mówię, że wszystko wyglądało, ale no. I też pewnie tutaj w miarę dobrze płacą. Dobra, także by the way, znaleźliśmy wszystkie te chipy i już niewiele tutaj mamy do zrobienia poza pójściem do questa głównego. Tak więc słuchajcie, pójdziemy do questa głównego, bo chciałem w każdym odcinku chociaż troszeczkę tej fabuły ruszać, tak więc musimy przebiec się dosyć spory kawałek i zapewne tam to dopiero będzie wejście do jakiejś większej lokacji, w której najpierw będziemy musieli zabić przeciwników. Później coś pewnie odzyskać, ten holokron, być może zmienimy czas z kimś jeszcze pogadać, może zdobędziemy jakiegoś nowego sojusznika. Nie wiem, zobaczymy, ale na pewno to nie będzie takie proste, że tylko wejść, zabrać, wyjść, to co do tego to jestem pewien. Oczywiście najgorsza będzie dla mnie walka, nie lubię za bardzo walki w tej grze, szkoda, że nie wszystkie klasy mają możliwość skradania się, trochę to jest słabe. Ale co ciekawe, mam tutaj też story arenę, ale tak jak mówię, zapewne będą przeciwnicy do wybicia. Zresztą zaraz zobaczymy, tylko się wczytają, no dokładnie, dobra, tak więc zaczynamy zabawę z nimi. W takim razie nie powinno być problemów z pokonaniem 12 jakichś tam zbirów. Tak więc lecimy dalej. Tu mamy kolejną grupkę. Zaatakujmy ją w takim razie Earthquake'iem, bo to całkiem skuteczne i szybkie. Gdzie dokładnie mamy iść? Mamy iść mniej więcej w tą stronę, czyli pójdziemy w tą stronę, żeby zrobić sobie łatwiej misję bonusową. Tak na wszelki wypadek, bo nie wiem, czy tam będzie wystarczająca ilość przeciwników, to wolałbym się jednak upewnić, że zabiję ich tyle, ile w misji przykazano, że tak powiem. Bo być może właśnie o to chodzi, żeby trochę się przejść po tej lokacji i ogarnąć sobie troszeczkę
Dobra, włączmy Earthquake'a i użyjmy sobie tego tutaj. Okej. Okej, jeszcze ty. Tak więc umieraj. Jeszcze go sparaliżował Quaizen. O, i proszę bardzo, misja bonusowa wykonana. Czyli w sumie nie musiałem ich tutaj zabijać. Ale trudno się mówi. Już zginęli, nie chcieli się poddać. Oczywiście tak sobie wmawiamy, że daliśmy im wybór oczywiście, co jest nieprawdą, ale każdy jakby dał wybór bandytom, czy się poddać, czy się nie poddać. Przynajmniej bym tak zrobił, jakbym był Jedi. A to, że oni się poddawać by nie chcieli, no to już nie moja wina. I nie moja wina, że to grałem, bo... Gdzie trochę w sumie chodzi o takie derpienie i zabijanie mobów po prostu. Co dla mnie jest w ogóle nudne i nie wiem, jak to może być podstawą mechaniki, ale cóż. Bo jak już wspominałem, w sumie w tej serii jeszcze chyba o tym nie mówiłem, to może powiem dla wszystkich, którzy od tej serii zaczynają oglądać moje przygody w Star Warsach, to bardzo nie lubię gier MMO. Jedyne, co mnie w tej grze interesuje, to fabuła, bo jest Gwiezdnych Wojen i jest spoko. Także no, tak jakby ktoś miał pytanie, dlaczego też nie chcę za bardzo robić nic PvP, ani PvE, ani flashpointów i tak dalej, bo cała otoczka MMO tej gry mnie chuja interesuje, głównie skupiam się na fabule i no. Tak czy siak, jesteśmy na miejscu i mamy użyć jakiegoś nadajnika. Nie pamiętam dlaczego, zaraz może nam to grę przypomni. Let's see if this works. No dobra, aha, dobra, to już chyba pamiętam. Bo generalnie właśnie te takie muchopodobne stwory, nie wiem jak one się dokładnie nazywają, nie pamiętam. W każdym razie one przekazują sobie właśnie ten specjalny holokron, który ma jakąś swoją nazwę, ale nie pamiętam jaka ta nazwa była. I generalnie właśnie daliśmy sygnał, że czas wymiany, tylko my oczywiście podejdziemy na miejsce tego właśnie aliena. I to my odbierzemy przesyłkę, przynajmniej taki jest plan. Gand, okej, czy to są gandy i oczywiście mamy strażników, którzy nam będą próbowali w tym przeszkodzić. Ale im to nie wyszło za bardzo, aha, no Etikon, tak to się właśnie nazywa, tak jakiś chyba lepszy holokron, nie wiem, dobra, weźmy go i zobaczmy. Structure requires that it be removed from... With all respect, Master Arca, you are incorrect. The structure only appears fractal. If you view it through the lens of the Force, you... I don't suppose either of you is going to move past your petty geometrical squabble long enough to notice we have a visitor. Sorry to disturb such illustrious masters, but I am in need of information. No need to apologize, Jedi. They have a tendency to get carried away. The last person to use the Noeticon got so tired of hearing these two yammer, he shut us down. It was a mercy. Wait, Master Tharis. Where is the Jedi Temple? We seem to have been moved. I'll explain later. For now, I need information on an illness that is affecting my master. How terrible. Come. Tell us her symptoms. Perhaps we can help. So, she claims the darkness is coming and talks of someone called Parcanus, and her mind is most affected. I'm afraid we've plied our extensive knowledge of biological, chemical, and technological diseases, but this illness is beyond us. What would you have me do? Sometimes knowledge comes through ruling out false ideas. For once, Master Bandar and I agree. Yuan's illness is definitely not medical, but we have accessed files that bear cross-checking. If you can find the Noeticon of Light, where Masters Noad, Nomi, and Wol guard the Jedi Order's mystical knowledge, they may be able to help. Where is the Noeticon of Light?
We do not know. Ordinarily, it would have been connected with us in the temple, but no more. I'm sorry we couldn't have been of more help, but it's difficult without the other parts of the Noeticon. Find the Noeticon of Light, and seek your answer there. May the Force be with you, and remember, if you seek answers, you must always ask questions. Dobra, czyli w tym holokronie są zamknięte, nie wiem, albo to są po prostu zamknięte umysły, albo duchy mocy tych mistrzów i w ogóle mieliśmy mistrza Vandara, który był w Kotorze, w Knights of the Old Republic, RPG-u od BioWare'u, który już trochę lat ma, ale jest naprawdę wyśmienity. Jest seria na kanale u mnie, niestety zawieszona w połowie i raczej prędko nie powrócimy, tym bardziej, że gramy w te Star Warsy, które mają wiele wspólnego. Generalnie te Star Warsy dzieją się, nie pamiętam ile, ale jakiś czas po wydarzeniach właśnie z Kotora, tak nie wiem co najmniej czasu, bo też to są czasy Starej Republiki, ale trochę nowszej Republiki niż ta Stara Republika, która była w czasach Revana i właśnie podczas fabuły Kotora. Ale generalnie polecam grę, naprawdę świetny, świetny RPG, klasyczny. Co prawda już trochę, wiadomo, zestarzał się, ale da nadal się w to grać. I nadal przede wszystkim fabuła jest po prostu miodzio. Tak czy siak, użyjmy może Quick Travela, żeby jeszcze nie kończyć tego odcinka. Udamy się tutaj do Old Market Sector. Oddamy kilka questów, jakie nam tutaj do oddania pozostały. Głównie quest poboczne, bo do misji głównej musielibyśmy się wrócić do Senatu, tak więc do Senatu się wrócimy w kolejnym odcinku, żeby już dzisiaj tego nie robić. I tu już mamy pierwszą misję do oddania, tylko gdzie dokładniej? Tutaj. Nie, a nad nami, okej, okay, dobra. Chyba nad nami wydaje, no tak na to by... A nie, przepraszam, tu mamy zrzucić tą rzecz, którą podnieśliśmy z misji bonusowej, okej, okay, dobra. Czyli to była misja bonusowa, jedno zadanie oddane. Co ciekawe, pojawiło nam się tutaj nowe zadanie eksploracyjne. No dobra, za chwilę je sobie przyjmiemy, zobaczymy o co chodzi. Szkoda, że go wcześniej nie było, ale... no ale cóż. It's an honor, Master Jedi. I apologize in advance if I throw up on you. Officer Anstis. Nice to... ouch. Meet you. Apparently I've got enemies back at HQ. Got the unenviable task of arresting Gambo, Black Sun Enforcer with a string of murders to his name. I've gone inside the dealer's den half a dozen times to confront him. And he's beaten me within a centimeter of my life each time. Perhaps you should try talking to Gambo instead. Gambo doesn't talk. Except with his fists. I call for backup, but frankly, Gambo could tear through that whole cantina if he had a mind to. He needs to be talked down or knocked out if I'm gonna arrest him. I'm no match, but you might have a shot. I'll go talk to Gambo. You should get to a med center. I won't leave my post. I can't take Gambo, but I can keep tabs on him. No one sees Gambo without going through Zuki, his lookout. If you're lucky, Gambo might give you a few words before he starts swinging. Use them wisely. Okej, okay, czyli jakiegoś gościa mamy spróbować przegadać, ewentualnie przemówić mu do rozsądku mieczem, a właściwie tego pokonać, żeby ona mogła go aresztować, bo nie jest w stanie tego zrobić. Okej, okay, no ciekawie. I zapewne tam nas prowadzić ten quest, tak, ale dobra, wiecie co? Na razie chcę oddać to, co mam do oddania. Czy ja nie powinienem tutaj móc wrócić... No właśnie, mogę tutaj wrócić do tego innego oficera ochrony, który zniszczy te chipy do tych obroży dla niewolników. Bo to jest oczywiście, myślę, rzecz dobra do zrobienia. Tak czy siak, na razie powiemy dla tego Nikiego o tej jego dziewczynie, która tak naprawdę nie została porwana, a jedynie uciekła od niego z własnej woli. You're back! Did you find Rhea? What happened? Teraz pytanie, bo możemy go okłamać o tym, że ona odleciała z Coruscant, możemy powiedzieć, że cię zostawiła i chyba nie skłamać, powiemy jej gdzie jest, ale to by może nie było zbyt dobre, dlatego myślę, że opcja numer jeden. Your mate's no longer on Coruscant. What? No, this can't be. Where did she go? She wanted to end the relationship, so she went away. That's all I can tell you. My Rhea. My beautiful beloved, why do the ancestors punish me so? I suppose we should settle up, despite the fact that you failed to bring my beloved back. This is yours.
I'm sorry, things did not quite go as you envisioned. I must take heart. At least you tried. Thank you and farewell. No dokładnie, tak więc okej. No idziemy teraz oddać kolejnego questa, który się znajduje tutaj. Teraz to jest moje pytanie, to jest ten quest? Tak, to jest ten quest z tymi chipami komputerowymi, tak więc chodźmy i zniszczmy je w pizdu, żeby nie można było niewolników jakoś tam bardziej przytrzymywać i będziemy musieli sobie pogadać z senatorem. Oj, zdecydowanie. Look what the Wampa dragged in. I was beginning to wonder if I'd see you again. Did you get the shipment of slave collar chips? Take these chips and destroy them, Captain. Oh, I will. Senator Park will be disappointed, but the law is the law, even for senators. I know he probably offered more, but I can at least give you the standard rate for your work. I'm just glad we found them before Senator Bark did. I'm with you on that. To be honest, I can't think of a more detestable technology. I've got a lot of data work to do now. We don't want the senator finding any fault with the way this was handled, but you've got my thanks. Ja bym z chęcią porozmawiał z tym senatorem, ale widzę, że mi nie będzie dane. No cóż, chyba że... Ciekawy jestem, czy jakbym do niego poszedł najpierw, z nim się skonfrontował, mógłbym go, wiecie, expose'nąć, ale... No i w sumie too late. Nie pamiętam, czy ja właśnie tak nie zrobiłem, słuchajcie, grając z Jedi Knightem. Bym musiał zobaczyć odcinki, może jeżeli nie zapomnę, to to zrobię, a ktoś może też na to spojrzeć. Z chęcią... Ułatwicie mi, mam nadzieję, zadanie. Ja z chęcią poproszę o ułatwienie takiego zadania. Tak czy jak, w tym odcinku to już by było na tyle, ponieważ mamy ponad 35 minut, tak więc możemy go, myślę, skończyć w kolejnym odcinku. Zajmiemy się poszukiwaniem kolejnego tego... tego specjalnego holokronu, tym razem holokronu światła. W sensie typu tego holokronu, tego specjalnego światła, tak on się nazywa. No i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Także zrobimy oczywiście jakieś tam questy poboczne, ale to... przyokazjonalnie. Tak czy siak w tym filmie to by jeszcze raz było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head.